Słuchajcie, ktoś mi porzucił w komentarzu taki fajny link do takiego projekciku do kluczy dynamometrycznych. Są różne wersje. Ja sobie drukuję teraz 3 newtonometry, czyli będę mógł sobie dokręcać dyszę w hot handzie z odpowiednią siłą. Oczywiście śmieję się. Wydrukowałem sobie już jedną część z tego. Pomalowałem ją, słuchajcie, takim olejowym flamastrem. Tak, dla zabawy, czymś takim. No i nawet to ładnie wygląda. Oczywiście mam odpowiednie tam spraye do tego, ale jak sobie zobaczymy, nawet ten olejowy daje rady. Także pierwsza część wyszła bez problemu, była drukowana w ten sposób. I teraz przejdźmy na drukarkę. Drukuje się, a nie, muszę wam to najpierw pokazać. Tego się najbardziej boję. Słuchajcie, ten, jak to się nazywa, rotor. Jak to się nazywa? Tutaj? Gdzieś to on to opisuje. Rotor, coś tam, nie? Torque rotor, czy jakoś tak to się nazywa. Słuchajcie, troszeczkę się boję, bo druknąłem to bez podpór. Czas wydruku godzina 12. Infill 100% oczywiście dałem. Tak jak on tam pisał w opisie na tym. No i słuchajcie, boję się, że tutaj może coś, kurde, nie dać rady na tym, ale kumpel mi mówi, że wydrukuje bez problemu. Także przejdźmy sobie na drukarkę, zobaczmy w jakim to jest już etapie. O kurna, powiem wam, że już się boję, bo już wchodzi na ten etap, gdzie będzie szło do góry, czyli będzie się rozszerzało. I naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie. Prędkość jest duża. Jak na Endera, to jest spora prędkość. I powiem wam, że jestem zadowolony niesamowicie z tej Orca Slicer. Jest genialna. No i mówię, tu jest jedna część, tam się drukuje ta druga, ten rotor, coś tam. Jak to wyjdzie? Nie mam pojęcia. Bez podpór. Wcześniej ustawiałem z podporami, ale rozmawiałem z kumplem i on mówił, że powinno wyjść, także usunąłem podpory, dałem infill 100%. No i zaraz będzie wiadomo, czy to kurde będzie wychodziło, czy nie będzie wychodziło. Także zaraz zobaczymy. Robię pauzę i lecimy dalej. Ale jeszcze zobaczcie sobie, że na tym, jak pięknie tutaj ten gwincik zrobił. Także drukarka 3D to jest naprawdę coś przepięknego. Chyba można powiedzieć, że to jest najlepszy zakup w życiu, jaki zrobiłem, jeżeli chodzi o jakieś takie majsterkowanie, DIY i tak dalej. Jezu, zobaczcie, jak to pracuje. Ja już mi się wydaje, że to się jakby tutaj uginały te krawędzie. Prędkość jest bardzo duża, jak na takie szczegóły. To raczej powinno wolniej iść, ale no, zaryzykowałem. Trudno, jak nie wyjdzie, to zmarnuje się trochę tego filamentu. Ale mi się wydaje, że jakby to się uginało. Jak on tam jeździ po tych krawędziach. Żeby się nie oderwał wydruk, tylko tyle wam powiem. Oczywiście Hergon jest na stole posmarowany, także on mocno trzyma. Aż cały stół się trzęsie, jak on teraz tak w tym trybie chodzi, tak dziu, 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 dziu. Serio wam mówię. Wariactwo, wariactwo. Słuchajcie, on dalej zapierdziela. Wiecie, co wam powiem? Ja szczerze mówię, że ja nie wierzę, że to wyjdzie. Zaraz zacznie się. Zaczną się te pióra takie na zewnątrz. Ale ja widzę, że on się już ugina, także jak te pióra będzie z taką prędkością robił, to albo je poprzetrąca, albo co? No nie, no nie, no nie wierzę. Nie, no muszę wam to pokazać. On już zaczął robić te pióra. Patrzcie się, jak on napkoło ten. Teraz tutaj w środku. Teraz napkoło jak jedzie. Jakie to są ruchy szybkie. I on po prostu robi teraz tak kawałek po kawałku to, co tam będzie tak do góry szło. Widzicie, jak to zapierdziela? Nie, no to jest trochę chyba za szybko. Taki kwiat się robi teraz. Jak to wyjdzie, to będę po prostu zgaszony tym wszystkim. Słuchajcie, ja chyba wiem, co przeszkadza tutaj na górze. Ta osłona gumowa, co jest na tym bloku grzejnym. Ona powinna być trochę obcięta bardziej, żeby ta dysza miała więcej jakby precyzji, a wydaje mi się, że
tą silikonową obudową, ona haczy o te tutaj właśnie wystające. Ja, no chyba tak. Dlatego jak przestanie już to drukować, to zmodyfikuję tą osłonę i ją trochę przytnę, tak żeby ten stożek dyszy był bardziej taki odsłonięty. Słuchajcie, druk się skończył. Przysięgam wam na Boga, że się nie patrzę teraz, czy to wyszło, czy nie wyszło. Drukarka przestała działać, a zaraz wam coś pokażę. Podejdę do komputera na chwilę. Słuchajcie, tu kumpel się ze mnie śmieje, bo ja pisałem mu, że serio nie patrzę, jak ten wydruk idzie, bo się po prostu bałem, jak to wyjdzie. Mówię, ja jeszcze do tej pory nie wiem, jak to wyszło tak naprawdę. Tak więc robię pauzę, zamykam oczy, podchodzę do drukarki, odpauzowuję i będę delikatnie do góry szedł kamerą w stronę wydruku. Chwila emocji muszą być. Dobra, lecimy z tym koksem. Przysięgam na Boga, że nie wiem, jak to wyszło. Także razem z wami lecę kamerką w lewą stronę. Patrzę się tylko w kamerę. Lewe oko mam przymknięte. Tylko prawym patrzę i widzę już obudowę Endera. Ja pierdzielę. Powiem wam tak, stop. Nie widzę tego jeszcze. Ja nie wierzę, że w to wyszło. Serio wam mówię. Ale zaraz się przekonam. Wow. Wydrukowało. Kurwa. Ja myślałem, że to nie pójdzie. Przecież to, ale widać, że są poszarpane te krawędzie. Słuchajcie, to była trochę za szybka prędkość jednak. On już potem wyżej sobie radził, fajnie widać, ale tutaj ten obszar, kurde, nie chcę przerwać nagrywania z żadnym przyciskiem, tutaj ten obszar dotąd widać, że był za szybko robiony. Tutaj powinien zwolnić, dokładniej to robić, wtedy by, myślę, to lepiej wyszło, ale tak jako całokształt wyszło bez podpór. Ja pierdzielę, bez podpór wyszło. Słuchajcie, no coś pięknego. To jeszcze można sobie tutaj ładnie podszlifować, nie? O, napisał mi teraz wiadomość. Kurde, ściągam to i montuję do tego i potem jeszcze będę musiał jedną chyba tam jakąś część, słuchajcie, wydrukować, bo to wchodzi do środka tutaj. Aha, ta pokrywka taka jeszcze na górę, która będzie to jakoś przykręcała. No i taki będzie to niby klucz dynamometryczny na 3 newtonometry. Patrzcie się, pyta się i... O kurde, zaraz mu pokażę fotę, albo nie, zrobię inaczej. Nie pokażę mu. Dopiero jak wrzucę filmik, niech sobie sam zobaczy. Ale ja nie, bawię się, kurde, ale na serio mówię wam. Nie widziałem tego, jak to wyszło. Dobra, odczepmy sobie ten wydruk może. Zobaczmy, jak on wygląda. O, kurde. Oj, muszę tutaj czymś psiknąć, żeby to tam podlało i troszeczkę tą powierzchnię popuściło. Słuchajcie, troszeczkę popsikałem. Zazwyczaj wystarczy chwilka. O, i odeszło. No i zobaczcie, tutaj ten spód, no widać, że tak jest. Nie jest super idealny, ale no wyszło wow, bez podpór, no kurde, tutaj góra będzie na te mocowanie na tego klucza, czy tutaj, już nie pamiętam, to idzie na wylot, ale powiem wam, że jestem w szoku, że to te pióra tak kurde ładnie dosyć wydrukowało. No zobaczcie, tutaj jak już miał normalnie prostą linię, to idealnie, nie? Dopiero tutaj on za szybko jeździł. No i ten stół się ruszał. On tak szybko pracuje, ten Ender, że aż po prostu cały stół tutaj się pod spodem rusza. Także być może te mikro drgania miały wpływ na ten tutaj wydruk. Dobra, teraz jak to się w ogóle montuje? Słuchajcie, nie wiem, jakoś tutaj się chyba to wkłada. W to, tą stroną czy tą. Trzeba będzie to rozkminić jeszcze. Ale chyba tą. Dobra, chyba tą. To się jakoś tutaj teraz wciska. I tu na górę
gdzie jest ten gwint po boku, taka nakrętka. Także dobra, słuchajcie. Myślę, że wyszło. Spoko. Jak na poczciwego enderka trójeczkę. Bez podpór. To wyszło naprawdę fajowo. Także kończę filmik. Pozdrawiam wszystkich drukarzy 3D. I trzymam też za was kciuki, za wasze wydruki. Heja, pozdro.